No dobra, cześć, to się ukazało. Tak? Wszystko Cześć. jasne. Gitara. Sorry. Cześć, słuchacie podcastu Ostra Piła. Jest to odcinek 64, ten, w którym rozmawiamy o open source software. I sprzed mikrofonu witają się Paweł Kacik. i Jarek Stadnicki. Nasze socjalki. Tak jest. Chciałem powiedzieć, że nasza strona domowa to ostropiła.pl, O właśnie. a głównie nas znajdziecie na Twitterze, ponieważ Tak. wszystkie inne zwykle zaniedbujemy, chyba że sobie o nich przypomnimy, Tak albo ktoś właśnie. nam przypomni. Tak właśnie. I myślę, że tutaj też Paweł, nie wiem, czy się zgodzisz, czy nie, ale na grupę na fejsie możemy zamknąć. Bo tam ktoś ostatnio się dodał, a my tam w ogóle nic nie piszemy. I niepotrzebnie ją trzymamy, szczerze mówiąc. Znaczy tą grupę, bo mamy profil i grupę. Okej, to ja nawet nie No. wiedziałam. No, ktoś tam kiedyś To powie, że tak się. używamy, że ja nawet nie wiem. Więc No. okej, dobra, faktycznie. Także jak słuchacie tego, to szybko uciekajcie z grupy, żebyście tam nie umarli. A my stamtąd, my ją Nie po wiem, prostu czy, że tak zamkniemy. powiem, żarty z umieraniem teraz są na miejscu. No. Jakby coś, mamy na Slacku też kanał i tam wrzucamy. Natomiast grupa powstała jakoś przypadkiem, bo coś się stało, ale w zasadzie nie Coś ma się większego sensu. stało, ktoś chciał, więc zrobiliśmy. Natomiast faktycznie to jest chyba trochę jest problem z takimi ogólnie, że masz dużo miejsc, gdzie możesz dostać to samo. I nie mówię, że tylko Tak. z nami, nie? Tylko tak ogólnie wiesz, że. My po prostu nie ciśniemy na hajs, tak jak inni ludzie tutaj. Dlatego też nie przeznaczamy całego naszego życia na promowanie Ostrej Piły. Co to mamy? Minionków, czyli was. Wy jesteście naszymi promotorami. Jak Wow. chcecie, żebyśmy sięgnęli dalej, to zróbcie to za nas, natomiast my dla was nagrywamy. Ale niestety, no ja nie dam rady pilnować grupy Slacka, Twittera, Facebooka, LinkedIna, Wykopu. Jeszcze dwóch miejsc, o których nie pamiętam. Okej. Okay. No, dobra. O, myślę, że można zamknąć faktycznie. Tak jest. Dobra. No to co? Szybko. Co tam, panie Pawle, u ciebie? Jeszcze ja dalej czytam Simpsonów. To jest taki odruch. Takie samo jak słyszę na skramach zawsze jest hello. I zawsze mam w głowie hello, is it me you're looking for? Zawsze to słyszę. I tak samo jest jeszcze jedna taka, pewnie sobie przypomnę. Coś jeszcze mam. Tak właśnie jak ty mówisz, jak mówię, co u ciebie? I słyszę, czytałem, automatycznie mam już Simpsonów w głowie. Okej. Zawsze. To ja ci powiem, że u mnie też jest ktoś, kto ma takie same skojarzenie z Hello. No. Nie, kończę tego Wiedźmina, co czytałem ostatnio. To jest chyba, kurde, żebym nie pomylił tytułu. Chyba Próba Ognia, tak? Czy coś takiego, Nie wiem. czy jest taki. To chyba jest trzeci tom. Czytam gdzieś tam 70% jestem, więc no jeszcze czytam. Natomiast poza tym chyba nic nie czytam. Mam tam parę zaczętych, ale akurat teraz tego Wiedźmina kończę. Powiedzmy, chcę sobie przeczytać. Więc no, to u mnie tyle. Mało. Okej. A u ciebie? A u mnie ja przeczytałem Andrzeja Ziemińskiego, czyli Achaje, i tam ma taki cykl opowiadań, Zapach szkła. I niektóre się trochę ciągną, a niektóre są takie fajne, przewrotne te historie. One są takie trochę futurystyczne, trochę taka alternatywna Polska. Całkiem przyjemnie. A później mam teraz, znaczy teraz czytam trzeci już tom z Problemu Trzech Ciał. Ta taka chińska science fiction saga. Coś kojarzą, nie? Było ostatnio tam, wszyscy wiedzieli, że dużo osób mówiło, że aktualnie ją czyta lub właśnie ją skończyło czytać. Czyli Taka też chyba dynastia, powinienem, tak? A dynastia nie, czekaj, to ty sci-fi. mówiłeś ostatnio chyba o tej dynastii. Tak, Bo coś tak. tam mi się skojarzyło z tą dynastią. Okej. Jest okej. Okay. Też całkiem ciekawe rzeczy. Spoko. Warte, jak masz Okej. trochę czasu, to jest po 20 godzin na tom, nie? Ha, ha, ha. No właśnie. Masz trochę czasu. Tak. I Nie jeszcze się mam. No. pochwalę Itanem, bo No. Itan zrobiłem wersję 0.0.0.0.0.1 i witanie, jak wreszcie mi się uda zdeployować tego cholernego, bo mam takie założenie, że wszystko robię z automatu, więc postawiłem środowisko tym Terraformem i stoi, i czeka. I teraz nie kliknę tego, żeby nie zdeployuję tego ręcznie, ni huhu. Mam taką zaciekłość, że to musi się porobić na pipeline'ach. Więc jak mi się uda wreszcie zrobić pipeline'y, to wreszcie wstanie. I będzie można
pamiętacie, to jest wersja 0.0.0.0.0.0, no to nawet nie jest beta, tylko wcześniej. No to można Nawet się nie jest alfa zalogować. chyba. Beta, co? A, no właśnie, bo to jest to, co jest przed... Alfa i omega, czyli że omega. Od tyłu idziesz, tak? Tak, jesteśmy tak dalej, jestem tak daleko. Natomiast będzie można się zalogować Facebookiem, założyć konto Facebookiem i jeszcze uda mi się, postaram się zrobić, żeby Twitter i chyba Git też powstał, więc może w tymi sensie GitHub, providerami. tak? Będzie można poczytać wiadomości, będzie można sobie dodać swoje kanały do obserwowanych i jak się przeczyta wiadomości swoich kanałów, to znikną. I nie będzie można do nich wrócić. To jest taki kuźwa minimum, nie? Dziękuję. Możesz klaskać, możesz klaskać, tak. Później Okay. oczywiście są tam plany na miliony, ale to później, nie? Póki co chcę, żeby to wstało i działało. Okej. Okay. Będę informować o postępach, tak. Okej. Okay. Tak mi się przypomniało, jak powiedziałeś o alternatywnej rzeczywistości przy tych książkach, to mi się przypomniało, że nie czytam, natomiast włączyłem sobie wczoraj 1000 Iron metrów. Harvest. A, Nie tą wiem, czy gierkę, kojarzysz, no. to jest ta właśnie alternatywna Strategia. tak, strategia taka, że tam 1920, ale są mechy. Mhm. No i ogólnie, znaczy długo nie pograłem, bo strasznie muli na moim pięknym laptopie, na którym inne gry nie mulą, więc nie wiem, czy jest problem z optymalizacją, czy może gdzieś tam się na GPU nie przeskoczyło, ale ogólnie no, wydaje się ciekawa, tylko no, zamulała, więc cała radość na razie, Piach. nie mam tej radości. Tak, ale no, zobaczymy. Jeszcze o alternatywach. Na Netflixie jest serial 1983, polski serial o alternatywnej Polsce. I obejrzałem pół pierwszego odcinka, zapowiada się całkiem spoko, także chcę obejrzeć dalej. Takie trochę detektywistyczno-kryminalne, coś tam. Nie oglądam polskich rzeczy, a to mnie zainteresowało. No widzisz, spoko. Okej, okay, to chyba tyle. Czy coś jeszcze mamy? Tych mamy. Sponsorów. Sponsorów. I Dobra. Patronów. Patronów, właśnie, mamy nowego patrona. Trzeba było go przeczytać. Należy mu się. O, tak, masz rację. Tylko teraz widzisz, zaskoczyłeś mnie. Nie przygotowałem się. To sponsorów mamy Strello, mamy jednego, mamy Pawła Dulaka, naszego jednego z najwierniejszych fanów. Jeśli mnie poniosło słowem fan, to Paweł powiedz. Paweł Dulak, ale tak to bym to powiedział. Natomiast... Na Twitterze troszkę jeszcze mieliśmy, nie? Dyskusji na ten temat. To ty znajdź na Twitterze, Ja to szukam, czekaj, ja skoro to szukam. To podniosłeś. A ja chciałem zobaczyć też jeszcze jedną rzecz, bo ja też się przyznam, że się nie przygotowałem do tego, ale wiem, gdzie mam ściągę. Widzisz, wychodzą nasze te. No nie nagrywamy tego zbyt. Natomiast możecie to poprawić, bo pamiętajcie, że jak osiągniemy tam próg chyba 2000 miesięcznie z Patronite'a, to stwierdzimy wtedy, że będziemy mogli nagrywać częściej. Pamiętasz? Mamy taki próg. Pamiętam. Na razie nieosiągalny. Dobra, więc Teacher i Podchaser nie pokazuje mi nowych recenzji. iTunes też tutaj się nie chce. No właśnie, znaczy ja patrzyłem tak na szybko, może powiedzmy na telefonie, ale nic tam nie było nowego. Była z kwietnia recenzja, którą wydaje mi się, że czytałem, więc dlatego uważam, że nic nie było, natomiast no, sprawdziłem, bo tam pisałeś, ekscytowałeś się. Więc... Tak, Anastazja powiedziała, że nam dała recenzję, więc ja tutaj nie wiem, pani Anastazjo. Może tutaj... nie kliknęła, wiesz, enter. I powiem ci, że mamy też jedną recenzję jednogwiazdkową. Chyba ktoś się pomylił. Mamy jedną nie cztero, wiem. jedno i reszta to piątki. Wiesz, ale... ktoś się zapętlił, tak jak ty z wersjami. Natomiast tak. Alfa to tego omega i... A, może po prostu jest 6 i zakręciło. No tak. Po prostu miało być... O, właśnie, no, bo to jest modulo, wiesz, 5, to... Tak. I dlatego tak wyszło. Dobra, ja dalej szukam. Ja jestem, że tak powiem, strasznie wolno mi. Aha, KM mamy nowego patrona. Przynajmniej tak jest na Patronajcie. To jest nowy, czy to jest ten, który zmienił? Aha, masz rację.
Widzisz, Mieliśmy, podniósł, widzisz, widzisz, dostał i dostał promkę. promkę i teraz też mamy promkę. No dobra, kurde. Totalnie nieprzygotowany. Będziesz musiał wycinać. No sorry, Ciszę. piątek, piąteczek, piątunia, idziemy na produkcję. Dobrze. Szukam. Aktywacja to nie. Zmiana. Yes. No też KM. No to był to on, bo on był, ale I zrobił promkę. No tak. No to dobrze powiedziałem KM. Tak, no jest dobrze. Na Patronite. To jeżeli, tak jakby może sobie nie życzy pełnych danych, więc zachowam KM. Dobrze. Ale ty, KM, wiesz, kto ty jesteś i my też wiemy. Więc dziękujemy. Wiesz, że na nagraniu tego, znaczy w sensie na audio tego nie będzie. Tak. Ale jest będzie patronem, więc zobaczy. No tak, faktycznie na wideo będzie dostępne. Jakbyście też chcieli popatrzeć na nasze piękne facjaty, to możecie dołączyć. Za ile? 8, tak? Jest minimum. No tak, każdy patron ma dostęp do wideo. A myślę, że stare takie możemy też zacząć puszczać w jakimś czasie po prostu. Okej. Okay. Tak sobie myślę. Nie, no znaczy ogólnie nie mam problemu z tym, więc chyba tak, chyba może. Dobra, to co? No to lecimy. Ja tylko dodam, że ten podcast ktoś nam wrzucił. To nie jest nasz temat. Nie wiem, kto jest ojcem chrzestnym tego. Natomiast to nam ktoś podrzucił dawno temu na Twitterze. Pamiętam. Albo na Fejsuniu. Tylko już teraz nie pamiętam kto. Więc jak pamiętasz, że nam podrzuciłeś, to napisz, a my tutaj dodamy cię jako... Przynajmniej tekstowo wtedy. Będziemy tekstowo, mogli to zrobić. Tak. Dobrze. To jeszcze było wtedy, gdy aż tak powiedzmy, nie dbaliśmy, tak? Kiedy to jest temat? A no w sumie nie tak tego, 2018. 2018, nie. No to... Nie tak dawno. Przed COVID-em. O, właśnie, to można powiedzieć, 2 lata przed COVID-em. Tak. Taka, wiesz, nowa ta. Nowa data. Tak, nowa tam w tym kosmosie, tam jest era kryzysu, tak. Piąty rok ery kryzysu. Tak, będzie no piąty co? Rok pandemii. Tak, no tak może być. Mamy teraz pierwszy rok pandemii, bo się ciągnie gówno. No ale dobra, bo czas goni. No to co? No to co z tym OSS-em? No, to co? Co byś chciał wiedzieć? Czym się charakteryzuje, tak? Mamy tutaj takie pytania wypisane. Nie wiem, czy o ideologii to ja za dużo powiem, natomiast ogólnie charakteryzuje się tym, że oprogramowanie, w sensie, że kod źródłowy jest otwarty, tak? Że każdy może sobie przyjść i ten kod zobaczyć. Natomiast powiedzmy, trochę się przygotowywałem. Tak. I to jest, rozróżnia się OSS, czyli Open Source Software i FOSS, czyli Free and Open Source Software. Okej. Okay. Więc, że jak sam Open Source Software niekoniecznie oznacza, że jest free, nie? Bo faktycznie w nazwie nie ma tego, że jest free. Więc możesz mieć kod źródłowy otwarty, że ludzie mogą zobaczyć, co tam jest, czy tam nie ukryłeś żadnych, wiesz, krasnali. Tak. Krasnali, no. Natomiast niekoniecznie to jest, w sensie możesz sobie wziąć i korzystać z tego za darmo, tak? Ciekawe. No, ciekawe. Przynajmniej tak w teorii, natomiast no, tu też często jest tak, że te terminy są wymienne, tak? Że jak na przykład mówisz open source software, to jednocześnie masz na myśli free open source software. Natomiast też jest, spotyka się FOSS, tak, skrót, który na początku w ogóle nie miałem, tak jakby nie kojarzyłem z czym to się je. Okej. Okay. No to dobrze, to ja pewnie i ten zrobię OSS, ale nie wiem, czy zrobię go FOSS. No widzisz. Dobrze wiedzieć. Trzeba korzystać, póki jest jeszcze free. On jest chyba póki co znowu prywatny gdzieś tam właśnie z tego powodu, że nie wiedziałem, jak będzie, ale go gdzieś publicznie, spokojnie. No dobrze, okej. Po pierwszym milionie użytkowników zostanie, wiesz, upubliczniony. Myślałem, że wtedy będzie płatny. Jak już będę stabilny, nie no, to płatny to będzie, wiesz, premium zawsze będzie, ale będzie upubliczniony, jak już będzie stabilnie osadzony na rynku, przestanę być startupem, zacznę się pławić w dolarach, to wtedy myślę, a dobra, niech zobaczą te krasnale, tak? Okej. Okay. No, więc ogólnie taka, powiedzmy, warto wiedzieć, że jest takie rozróżnienie między tymi dwoma.
Ma tam. A ideologia? Znaczy wiesz, ideologia to jest takie mocne słowo, nie? No to czemu? Zamiast ideologii. Czemu? Znaczy czemu co? No czemu, czemu OSS? Czemu w ogóle ludzie upubliczniają swoją pracę, nie? Wiesz, a czemu nagrywasz podcast? Czemu? Chcesz się dzielić czymś, tak? Ktoś coś stworzył, uważa, że jest przydatne, nie ma potrzeby czerpania z tego zysków, więc to upublicznia. Natomiast wydaje mi się, że ponownie, to są tylko moje, powiedzmy, wyobrażenia. Kiedyś było tak, że upubliczniasz i niekoniecznie, i tak jakby tyle, tak? Bo powiedzmy, kontakt jest z tobą na maila, niekoniecznie na tego maila odpiszesz, więc niekoniecznie musisz maintainować. Ktoś sobie to bierze i sobie, jak sobie to bierze, to chce to wziąć, to sobie to sam musi się tym zająć, tak? Tak. Rozwijać, czy naprawiać bugi, czy jakieś inne rzeczy z tym robić. Natomiast no, teraz trochę już to się zmieniło i te open sourcy są... Są też maintainowane, tak? No właśnie, tak. Sporo część Linuxów, nie? Jest po prostu praca zawodowa, tym czy chociażby Mozilla chyba, nie? Też płaci normalnie swoim programistom. A co Mozilla z open source'owa, tak? Nawet chyba FOS-owa. Może. No, więc wydaje mi się, że to była, wiesz, sama ideologia albo czemu, no to, że po prostu ludzie chcą się dzielić, tak? Zrobili coś, co uważają, że jest przydatne. Wiesz, to jest też pewnie trochę takie łechtanie jakieś tam ego swojego, tak? Zrobiłem coś, co ludzie używają. Też fajnie się z tym czuję, tak? Chociażby tyle. Tak, jasne. Dobra, no dobrze. No a co z tą drugą kropką? Czy obecne projekty mają szansę przetrwać bez OSS? Ja powiem, że tak. Ja patrząc po projektach, w którym byłem, w którym koło było wynajdywane od nowa, nie mam z tym problemu, żeby ludzie przetrwali bez OSS. Coś, co mnie, już kończę, że coś mnie właśnie bardzo denerwowało, że wszystko popisane, wiesz, od nowa, po prostu masakra i podnosiłem temat, ale to już jest gotowe, tak? Możemy wziąć gotowe biblioteki i czasem było po prostu kultura firmy, w sensie polityka firmy, że nie możemy brać, bo coś tam, a czasem po prostu, wiesz, stare takie przekonanie, nie, to jest złe, ja zrobię to lepiej. Znaczy, na pewno część może być tak. Z drugiej strony też pamiętaj, że te rozwiązania open source są na jakichś licencjach, tak? Więc tu też, jeżeli jesteś dużą, poważaną firmą, no to jeżeli coś sobie weźmiesz, no to musisz tak jakby, znaczy nawet jak nie jesteś tą dużą, poważaną firmą, powinieneś spełnić warunki tej licencji. Niektóre licencje są bardziej pozwalające na użycie, inne mniej, więc też firmy wychodzą z założenia, że mniej zachodu jest zapłacić i stworzyć coś. I to jest bardzo złe podejście. No, ja nie powiedziałem, że jest dobre, tylko tak jakby mówię, że taka jest, powiedzmy, ktoś tak sobie decyduje, że lepiej jest napisać własne i wtedy nie musimy się z tymi licencjami, wiesz, babrać. Więc tutaj powiedzmy, to jest kwestia tylko, jak ktoś ma kasę i powiedzmy takie polityki, to jak najbardziej jest w stanie przetrwać. Tak? Chociaż no, po prostu ten postęp, który mogą zrobić, tak jakby tworząc oprogramowanie, będzie wolniejszy, tak? No bo muszą wymyśleć to koło na nowo, tak? Muszą zrobić bibliotekę do LeftPada, mimo że już jest. Muszą zrobić kupę innych rzeczy, które mogliby... Słynny trim, którego kiedyś opowiadałem. Co ten praktykant napisał Trima, pamiętasz? No, coś opowiadałeś faktycznie, no, że nie działał, kod, tak? Tak, no, że napisał kod, cały dzień spędził właśnie na kodowaniu, taki był naprawdę zajęty, kodował i po południu mówi, ale zrobiłem kawałek kodu, super, nie? Usuwa spację z przodu i z tyłu. Świetna robota, string trim. On wtedy nie wiedział tego, co prawda, no, ale na tym to więc polega, tak samo korzystanie z tych... Z własnego rozwiązania, zamiast brania właśnie gotowych paczek, nie? No tak, tylko tutaj też właśnie z tymi gotowymi paczkami też jest trochę niebezpieczeństw, o których tam wrzucałem linki pod spodem. No bo tak naprawdę, żeby wiedzieć, co bierzesz, musiałbyś sprawdzić tą paczkę, tak? Tak. I powiedzmy, problem też niektórych projektów,
dzisiaj jest tak, że tych paczek jest tak dużo. O tak, to też jest prawda. Bierzesz jedną zależność, która ciągnie, nie wiem, 10 innych, te z kolei biorą kolejne jakieś zależności i tworzy się, wiesz, drzewko. To były takie też na Twitterze gdzieś tam, powiedzmy, trochę śmieszkowe wrzuty, że ktoś pokazywał pusty projekt, jakiś tam Reacta czy coś tam. No tak, tak, to frontend. Ile tego, nie? tego, że za przeproszeniem brzydko powiem, gówna tam siedzi. I to jest czysty projekt, tak? A gdzie tak jakby ta wartość, którą masz dodać, no jeszcze tak. nad to tak dochodzi. Tak, tak, tak. To jest oczywiste, oczywista oczywistość, nie? No, no nie masz tak bardzo, tak? Nie ma tych dużych rzeczy. Że puste projekty nie są aż tak ciężkie. No ale też ciągniesz sporo rzeczy. Sporo rzeczy z Nugeta, a sporo rzeczy się ukrywa w samym frameworku, nie? Tak, znaczy powiedzmy, nie wiem, jak jest w tym korze, bo ja aż tak tym się nie bawię. Natomiast ten kiedyś to nie było tak widoczne. Potem tak jakby podzielili te znaczy, rzeczy. Znaczy, że instalujesz Windows na 30 giga i twoja aplikacja działa. No tak, tak, dokładnie. No ale nawet powiedzmy w jakimś tam, jak już robimy weba, tak, no to tutaj ukrywasz tak jakby na czym to stoi i no niekoniecznie też ten Windows musi być, natomiast trochę podzielili te zależności, że one są mniejsze, ale jednocześnie jak chcesz mieć jakąś tam podstawową funkcjonalność, no to faktycznie tych paczek troszkę jest w tych zależnościach. Mhm. Jasne. Ale to z tego, co patrzyłem, jak to robisz teraz deploya, z samego Core'a to jest chyba, nie wiem, powiedzmy w kilkudziesięciu megabajtach, a projekt frontendowy to jest chyba około 500 megabajtów. Tak sobie zrobisz new project, no? Jakoś tak. Wow. No. Mogę się mylić, ale to takie mam wrażenie, że to są tego typu różnica. Znaczy, ja zakładam, że tam też część rzeczy to jest jakiś tam pod deva, nie? Że to nie jest też do deploya, czy to jest tylko ten do deploya? To jest dev, tylko dev, tak. Oczywiście po deploymencie tam jest ten cały tree shaking, no i to zostanie pewnie tego mało, nie? Natomiast to sam development jest trochę lżejszy, ale tak, czekam, muszę zapisać, że dzwonię później. Dzwonię później. Bo to mi kontakt się do odkurzacza mnie dzwonią. Czy odkurzacza? A, tak. Bo ty wyprzedajesz cały dom. A powiem teraz, ci tak. No nie, bo w sensie złamała mi się plastikowa rura ta do odkurzacza. Powiem ci, takim gówno. Wszystko fajne, ale plastikowe części to syf. Mam jeszcze drukarkę do oddania i router. I sprzedam Opla. Opla nie mam. Chyba, że w garażu gdzieś schował. Ktoś sąsiad podrzucił jakiś, nie. Okay. Dobra. Dobrze, wracając do tematu. Klasyczna dygresja właśnie. No dobrze, kontrybuowanie, denuncje, a denuncje jakieś? Donacje. Donaty. Znaczy, no bo ogólnie chodzi o to tak, że powiedzmy tak zakładam, że to w tym punkcie chodzi o to, że duże firmy, powiedzmy brzydko mówiąc, żerują na OSS. No powiedzmy żerują, znaczy no tak jakby teoretycznie zgodnie z założeniem, tak? Czyli ja udostępniam coś, możesz sobie tego użyć. Więc no firmy z tego korzystają. Natomiast z drugiej strony, tak jak mówię, wydaje mi się, że kiedyś te oczekiwania odnośnie maintainu nie były tak mocne i nie można było tak w taki sposób mocny wpływać na deweloperów odnośnie maintenance'u. Tak? No kiedyś okej, okay, mogłeś wysłać maila, no ale mail to jest taki trochę non-evasive, tak? Że okej, okay, ja sobie mogę go przeczytać, mogę sobie go nie przeczytać. Teraz wiesz, mam projekt na GitHubie i dostajesz, wiesz, 30 etykietów, żeby to poprawić, no to teoretycznie też kto zmusza? Albo nikt nie zmusza, 100 pull requestów. Albo 100 pull requestów, tak. I wydaje mi się, że tu się zmieniło tak jakby ten effort potrzebny do zajmowania się projektem jest większy niż kiedyś, dlatego też powiedzmy to, że kiedyś firma sobie brała i wykorzystywała projekt, tak jakby brała na siebie cały maintenance. Teraz firmy chcą korzystać z benefitów, natomiast niekoniecznie chcą dawać coś w zamian, tak? Dlatego powstały te, znaczy ludzie się zastanawiają, czy tak to powinno być, czy to jest w dłuższej perspektywie, jak to angielskie, sustainable, tak? Czy to się da utrzymać na takiej zasadzie wciąż? No i widać, że chyba nie, no są projekty, które
czy maintainerzy, którzy mówią, no sorry, ale tak dalej nie może być, zmieniam model i przestaję dawać tak, za darmo. Tak, tak, tak. No i się podnoszą lamenty, tak? Bo jak to? Przecież to było za darmo. Moja firma nie poradzi sobie teraz bez tego projektu. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. No. Było kiedyś, tak? Było kiedyś, teraz jest inaczej i to powoduje problemy. O, może tak podsumowując piękne wywody moje. No, ja ostatnio to jest darmową biblioteką właśnie. No, to ostatnio taki projekt gdzieś tam wspierałem mentalnie i podesłałem właśnie linka do jakiejś paczki nuggetowej, która tam wspiera Excela, ale kolega wziął inną, łatwiejszą w wykorzystaniu, ale płatną, nie? I tak sobie myślę, że całe to wsparcie, za które płacisz, to chyba tak jest, podobnie taką mam analogię z abstrakcją trochę też, że możesz sobie wziąć biblioteki czy frameworki i robisz rzeczy sam, wszystkie, tak, i samą pisać i zadziała to pewnie szybciej, albo bierzesz abstrakcję, która robi pewne rzeczy za ciebie, ale to kosztuje performance, tak? I podobnie tutaj, możesz wziąć jakieś takie pakiety, które są darmowe, albo możesz wziąć płatne rozwiązania i wtedy możesz w razie czego poprosić o pomoc, ale za to płacisz. No tak, tak. Tak może być. No. Natomiast też jeszcze tylko taka myśl, że te płatne biblioteki wcale nie muszą być lepsze. Popłaci się tylko za pomoc techniczną tak naprawdę. Tutaj przykład, dla mnie przykładem idealnym są wszystkie teleriki i inne takie UI-owe rzeczy, nie? Które ja po prostu nienawidzę tych wszystkich frameworków graficznych. I one są spoko, jeśli chodzi o podstawowe rzeczy, jak trzeba coś innego robić, to najczęściej Google is your friend i wszystkie my friendy rozwiązują twoje problemy, nie? Pomimo tego, że są płatne. No tak. Jak oni te reiki inne, tak jakby sprzedają to jako produkt, to też no, on musi być na tyle generyczny, żeby jak największa liczba klientów. Tak, czy case'ów obsłużyć, tak, to jakiś tam super, hiper wymyślny Jarek, wersja piąta, no nikt tego nie będzie obsługiwał, no bo to trzeba maintainować, tak, a jeżeli tylko ty taki będziesz miał przypadek, to tak, po co? No to tak? my friendy to rozwiążą najczęściej na forum jako supportowym. Tak często było, nie? Właśnie przychodzi klient i mówi, dobrze, ale jak zrobię tu i zrobię tu i to rozwinę i tam kliknę, to chciałbym, żeby tu był taki jeszcze pop-up, gdzie mogę wybrać coś innego, nie? No i klient mówi, to będzie fajne, a deweloper płacze i pocina żyłę i niestety szuka na takie rozwiązanie, nie? Bo teleryk o tym nie pomyślał, nie? Bo teleryk tylko krudy. Sorry, że ten teleryk, ale po prostu jest najświeższy w mojej pamięci. Okej. Okay. No dobra. Co z tymi telerikami? Czyli teoretycznie taki deweloper mógłby sobie no, wziąć jakąś open source'ową i rozwinąć, tak? W sensie dodać, tak jakby miałby dostęp do tych bebechów. Mógłby to może w prostszy sposób zaimplementować niż z tym, co jest dostępne no tak, no bo normalnie. Taka biblioteka trochę narzuca ci granic, tak? Albo robisz po mojemu, albo robisz po swojemu, tak? No tak. I tu jest ciężko coś odpisać. Często te klasy są oficjalnie pozamykane, więc nie podziedziczysz, nie porobisz, więc najwyżej możesz refleksją coś czarować, no ale to już znowu są koszta, a po to wziąłeś tę bibliotekę, żeby było szybko i tanio, tak? I przyjemnie. No tak, tak. To jest taki jeszcze podpunkt narzędzia, to samo najlepiej, jak były darmowe. I tutaj taka moja myśl trochę jest z tym, co teraz Microsoft robi, czy nie robi podobnie tego, co było w 95 i 98, że się nie przejmował piractwem po to, żeby zebrać sobie, wiesz, ludzi, nie? I ich przyzwyczaić do systemu, a później uzależnić. Czyli pierwszy system jest za darmo, za musisz płacić już, nie? Znaczy, na pewno zmieniła się ich polityka. Pytanie, czy to jest ich agenda pod spodem? Nie wydaje mi się. Tak? Nie wydaje mi się. Natomiast no, to widać, tak jakby, wydaje mi się, że nie wiem, czy zmienił się mindset, ale widzą, że tak jakby pieniądze z czego innego są tak naprawdę niż, wiesz, z nie no wiem, brania za narzędzia, tak?
biorą hajs, nie? W sensie Słucham? Wszystko, żeby było, no, bo z chmury. No tak, tak, okay. Że z chmury, no ale te Xboxy tak jakby no, w inną stronę poszły. Nawet przecież, wydaje, nie wiem, kiedyś było tak, nie wiem, czy faktycznie tak zrobili, że nie wiem, Windows 10 na jakichś tam urządzeniach do 10 cali też jest jako tam, przynajmniej była taka idea, tak, że ma być darmowy, tak. Że tak naprawdę chcieli go nie o to chodzi, tak, tak żeby to, że ma sprzedawać. I może faktycznie to jest trochę w pewnym sensie uzależnienie, ale no nie wiem, czy aż takie czarnowictwo jak twoje bym uprawiał tutaj. Nie, 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 jasne, to było oczywiście żartem, bo ja jestem zbyt stary, żeby być już żartownik. Poważnym. Tak, smerf, żartowniś. Natomiast tak się zastanawiam właśnie, czy to nie była odpowiedź na konkurencję i na rozwój trochę frontu, który też sporo rzeczy może robić, nie? Bo teraz dużo rzeczy może na froncie robić i jest, masz darmowe wszystkie narzędzia, nie? Code, później był ten Sublime, co tam jeszcze były takie edytory? No Atom był Bracket. No właśnie tak sobie myślę, że może powstało dużo, faktycznie były możliwości stworzenia, może, że tak powiem prosto, to jest zbyt uproszczenie, ale no w miarę prostszy sposób niż kiedyś edytora. Ludzie to wykorzystali, stworzyli fajne narzędzia. Z drugiej strony Microsoft czegoś takiego, więc wiesz, pewnie zobaczyli jakąś tam trochę niszę, żeby faktycznie ludzi do siebie przyciągnąć. No więc stworzyli coś takiego, tak? No, no, powiedzmy, nie wiem, ja nie jestem jakimś fanem Code'a. Super, nie jest to zły edytor, no ale tak jakby no nie jestem fanem. Tak jak już mam jakieś Visual Studio odpalać, to już wolę pełne, mimo że tam się pomęczę, żeby ono tam ileś się tam sekund otwierało, szczególnie z ReSharperem. Ale już wiesz, to nie jest taki edytor, że odpalam go, żeby coś zrobić na szybko, tak? To jest zwykle coś, że faktycznie posiedzę, więc no już mi to nie przeszkadza, że on się odpala dłuższy tam start. Jak potrzebuję coś na szybko, to faktycznie Sublime'a odpalę, czy jak w konsoli, to nawet tam Vima. Później trzeba komputer restartować, nie? Nie, nie. Wystarczy konsolę ubić, bo to jest tam w USL-u, okay. To wiesz. Okay. Aż nie jest tak źle, że muszę cały komputer. Wystarczy konsolę. No, więc ponownie gdzieś zgubiłem wątek, ale... O narzędziach. O narzędziach. Znaczy, wydaje mi się, że tak jeszcze narzędzia i do open source'a, to może też wydaje mi się, że mimo, że właśnie te narzędzia są często darmowe, to właśnie one, powiedzmy, takie są narzędziem do sprzedania czegoś innego, tak, że tutaj faktycznie... Całej ręki, nie? To jest taki ten darmowy palec, ale później jak już, wiesz, zostaniesz z Microsoftem, czy z jakimś tam edytorem, no to myślisz, dobra, skoro ten mieli fajny edytor, to zobaczy, co jeszcze mają ciekawego. Azure zobaczę fajnego. Na przykład, nie? Bo skoro też jest taki prosty i też tak jak ma AWS i Azure, to parę tych darmowych planów, a resztę już, powiedzmy, musisz pulić, nie? Myślę, że to tak to chyba działa, tak po prostu, żeby sobie, wiesz, markę ocieplić i pokazujesz pewne rzeczy dobre, a później pokazujesz tego całego smoka, który gdzieś tam z tyłu siedzi. Hydra. Okay. Albo hydra, no, właśnie. Tak być. Jeszcze sobie myślę, bo jak zaczynałem pracę i ty pewnie też, to nie było takiego wyboru, nie? Jeśli chodzi o edytory. Wyboru narzędzia, tak czy... No, edytory to chyba w ogóle. W ogóle wydaje mi się, że... Czy może było, tylko ja nie byłem tak świadomy, że no. takiej, wiesz, koncepcji, że masz jakieś, wiesz, pakiety gdzieś możesz ściągać i rzeczy. Miałeś frameworka, tak? Bo akurat tam jeden wyszedł, no i działasz, tak? Jak no, chciałeś mieć jakieś... Jeszcze wcześniej, biblioteki? Myślę. Jeszcze nie, wcześniej. Ściągać, no, wiesz, liby, OBJ-y, nie? Kropka no C. Tak, no w sumie było, ale to była masakra z tymi wszystkimi. Tak, w tym, żeby było zainstalować. Linkowanie i jakieś tam. No. Nikt, co nie działa, nie miało. Tak. Unresolved reference. Od kompilacji do uruchomienia to była też jeszcze daleka droga. I wtedy pamiętam, że albo był Visual Studio, jeśli chodzi o takie pismo Windowsowe, i Borland, nie? Z takich. No, ładnych. Był Borland C++. Później miałeś już tylko takie już konsolowe, nie? Jakieś edytory, takie prymitywne. Ja chyba pamiętam, nie kojarzę konsolowych. Ja pamiętam DJGPP, był taki do programowania w Allegro, taki do graficznej. Czekaj, DJGPP to był edytor? Bo ja to kojarzę, ale to mi się kojarzyło coś. Taki edytor, tak? No. On był już taki z kolorową składnią, już kolorował. Czekaj, faktycznie był taki.
Okej. Okay. Ale też No, przypomniałem, że ale konsolowe tak. w sumie też były, bo przecież były te Tak? Turbo Pascale i te inne Tak takie, jest. te pod konsolę, fajne okienka. O, to było fajne. Tak. Ja też Nostalgia. za jakiś czas uświadamiam swój wiek, że 10 lat temu to nie był 2000 rok. Nie? 99. No, jakoś tak. Okej, okej. No i co? I trzeci No, bullet masz tutaj o zagrożenia. zagrożeniach. No, No. tutaj też trochę wrzucałem. Zresztą to, co opisałeś, tak, że faktycznie były akcje usunięcia pakietów. Już nie pamiętam, który. To chyba to faktycznie ten leftpad był usunięty, co rozwaliło Multum. Bo to jest takie w ogóle, może nie śmieszne, ale cała ta ideologia pakietów opiera się na tym, że właśnie mamy dużo tych zależności, tak? I gdzieś na samym końcu są takie małe zależności i one są z tego punktu widzenia mega krytyczne, tak? Bo jeżeli tą zależność na samym dole gdzieś tam złamiemy, no to całe drzewko nam runie. Tak. No i właśnie ten leftpad był taki, wydaje mi się, że przed tym może, nie, może było, ale nie słyszałem, nie było takich głośnych akcji. Afer? Tak. Nie wiem. Pamiętam, że jeszcze jakiś czas temu, zanim weszło to haszowanie tych CDN-ów, to ktoś jeszcze chyba stąd zhakował jQuery, tak? Czy jakiś taki inny, też dużą paczkę, że podłączył swojego JavaScripta. Okej, ale to było faktycznie, że ta paczka została podmieniona, Znaczy nie sama paczka, czy tylko CDN, tak? CDN, tak, został zhakowany i ktoś rzucił swojego tam kontenta. Są zawartość jakiegoś gliba i ściągałeś i wiesz, wszystko fajnie działało, plus bonusik, nie? Okej, natomiast znaczy rozumiem, nie wiem, czy to jest akurat No to per jest se związane zależność. z open source, znaczy tak, tylko że z open source, bo wiesz, mogę sobie wyobrazić, że nawet jak ktoś nie korzystał z jQuery, to coś takiego mogło się zdarzyć, że ktoś podmienił, wiesz, CDN-a, że wrzuca nie tylko faktyczny plik, ale jakiś dodatek, tak? Nawet jak masz swoją bibliotekę, to ktoś ci się może włamać, tak, bo masz jakąś podatność i dograć coś, co będzie zwracane razem z twoją biblioteką. Zresztą takie akcje, no, są tam No te wszystkie. to już trochę inaczej działa, ty, nie? Dość robi włam taki. Znaczy, no okej, okay, no masz albo lokalnie, albo powiedzmy, tutaj masz globalny, tak? Bo z tego CDN-a pewnie ciągnie wiele osób niż tylko twoja jedna aplikacja. No tak. I wtedy masz No dużo dobra, no to większe skala jest wektor, może nie? większa. Tak. Ale okej, no mogę powiedzmy przyjąć. Natomiast była akcja, dokładnie znaczy taka, którą ja sobie tutaj w tym punkcie myślałem, że ktoś faktycznie podmienił pakiet. W sensie tu była taka dość może kuriozalna, to nie wiem, czy też dobre słowo, zawsze mi brakuje słów. Że po prostu był używany pakiet w jakiejś ponownie bardziej popularnej bibliotece i ta zależność nie była bardzo maintainowana. Jakieś tam, nie wiem, rok czy ileś nie było żadnych commitów, więc gość napisał do tego maintainera, że on by chciał przejąć ten projekt i się nim zająć. No i dostał zgodę, zajął się tak, że dokleił jakiś tam krypto minera. I potem wszyscy, którzy ciągnęli tą większą zależność, no dostali kryptominera, tak? Bo. To jest spoko pomysł na hajs, powiem ci szczerze. No Masz tak, ale to kilka ponownie miliardów podburza, wiesz, klientów. podburza zaufanie do tego, tak? Znaczy podburza, no w sensie burzy zaufanie, które masz do tego open source'a, tak? I dlatego też może, wiesz, firmy Wiesz co? niektóre próbują wymyślać koło na nowo. Z drugiej strony pomyśl sobie, ktoś może powiedzieć tak, korzystasz z moich rzeczy, za to nie płacisz, więc ja odbieram sobie te pieniądze w trochę inny sposób. Dopóki to nie jest wykradanie danych, to właśnie powiedzmy taki No, mining, powiedzmy nie jest to tak, trochę naciągam, ale to to takie jest, bardzo. wiesz, myślisz sobie, dobra, skoro wy mnie dajecie, to ja sobie biorę w inny sposób, nie? Ale wiesz, problem tutaj jest taki, że może na przykład ten w ogóle nie prosił o pieniądze, wiesz, to jest tak, ty mówisz, że wy mi nie Jasne. dajecie, ale on mógł nawet nie prosić o te pieniądze, Okej, nie? okay, Może jasne. jakby poprosił, to by dostał, znaczy pewnie Mógł nie, ale. napisać licencję od tej pory, aplikacja będzie także kopać na twoim komputerze, nie? I komputerach klientów. Tak, Jasne. tak tego Natomiast, nikt nie czyta. no właśnie, ale to też teraz sobie przypomniałem, tutaj nie wrzuciłem, że była taka sytuacja, że w jakimś ponownie pakiecie
Bo to jest tak, że jak instalujesz te pakiety, to tam jest jakiś się skrypt wykonuje, nie? Na koniec To jest one. I ludzie zaczęli tam wypisywać jakieś na przykład proszę, zrób donację. I to też ludzie się oburzyli, że nawet takie akcje nie powinny mieć miejsca, tak? Że to nie jest miejsce na promocję, czy to nie jest miejsce na prośby o donację, żeby przestali takie rzeczy robić. Więc naprawdę to jest tak, że w głowach ludzi tak jakby to jest tak, że ja to biorę za darmo, ale i ode mnie nic nie oczekujcie w zamian, tak? Nowe pokolenie, powiem ci, to jest takie, wiesz, złe to pokolenie, powiem ci, jest takie spaczone, że tylko by wszystko chciało dawać, chciałoby brać, nic dawać. No, no, ty, więc, ty, ty. Więc widzisz, to nie jest takie proste, natomiast faktycznie są te zagrożenia i powiedzmy jakieś tam chyba, znaczy... No, a React tak nie miał przypadkiem? Od Facebook'a, że powiedział, jak nam coś się nie spodoba, to wypowiemy ci umowę i nie będziesz mógł korzystać z Reacta w ogóle. I jakiś czas było tak na początku, że trochę się bali Reacta, no bo Facebook, wiesz, mógł po prostu sobie pstryknąć i powiedzieć, nie możesz korzystać z naszego frameworka i masz całą aplikację do przypisania, nie? Bo cały framework po prostu mówi ci nie. Bez powodu. Mhm. No ale okej. Okay. Jak to miało być technicznie rozwiązane? No, nie możesz sobie Reacta pobrać i nie używać? Nie możesz z niego korzystać, tak. Masz licencję, to tobie cofamy licencję. Mhm. Nie? No i co? No, i przypisuj. Taki tam później go uwolnili, no ale początek był właśnie taki, że było takie ryzyko, nie? Że jeśli coś się odwiedzi Facebookowi, to zamykają i koniec. I wszystkie apki są nielegalne. Okej, okay, to chyba nie słyszałem o tym, ale no okej, okay, no też nie za fajne nie wiedzieć, czy będziesz musiał przepisywać. No zakładam, że jednak no ludzie trochę sceptycznie podchodzili do tego, no bo po co pisać, jak muszę, możliwe, że będę musiał przepisywać, nie? No to jest, ale React taki fajny. Nie wiem, coś tam, oglądałem jakieś wideo, nie wiem, dla mnie taki okej, okay, może być, ale bez rewelacji. Może inne są gorsze, ja też nie znam. No i co jeszcze chciałem? Odnośnie zagrożeń, to właśnie wydaje mi się, że nie ma jakichś metod, żeby tak jakby te zagrożenia mitygować, czy tam zmniejszać, czy w ogóle, kurde, znowu pomylisz, jakieś preventować. No, zapobiegać. Zapobiegać właśnie, dzięki. Bo jedyne, co widzę, to... Na przykład w NPM-ie on tam ci pisze, że tam, nie wiem, tam zero vulnerability is found, nie? Mm-hmm. Ale to są takie zagrożenia techniczne, które są wykryte, tak? Tak, jakby dziury, no. Ktoś tam podpiął jakiegoś minera, to pewnie by tego nie wykryli. Także no, oni drugą, oni raczej patrzą, czy biblioteka nie jest dziurawa. Dbają o bezpieczeństwo biblioteki, a nie twoje, nie? No właśnie. W ten sposób, tak, tak. Właśnie, pytanie, czy tutaj jakieś coś powstanie, żeby właśnie zapewnić. No myślę, że od tego masz, pamiętam, że w dużych, większych firmach, gdzie pracowałem w jakimś korpo, to tam były, musiałeś dostać okejkę na jakąś bibliotekę. Nawet jeśli to było, wiesz, klasyczne jQuery czy coś tam, to miałeś SecTeam, który patrzył i on był na to odpowiedzialny, czy to jest bezpieczna biblioteka, czy nie, i w której wersji chcesz to wziąć, nie? No okej, okay, ale to ponownie, wiesz, no, ludzie, na ile ludzie. Oni są w stanie, wiesz, sprawdzić jQuery całe, tak? Czy tam nie ma, wiesz, jakiejś, kurde... backdoora w środku. Wiesz, pewnie te klasyczne biblioteki były po prostu brane na zasadzie takiej, okej, okay, tamta wersja działała i nikt nie zgłosił, tak, nie ma oficjalnych dziur w tym. Natomiast jak chciałeś coś egzotycznego wziąć sobie, jakiś jQuery miner, copiner, tak, no to wtedy być może to patrzyli, albo mówili domyślnie, mówili nie. Mhm. Myślę, że tak mogło być. Okej. Okay. Dobra. Także jest ryzyko. Tak. Jest ryzyko, jest zabawa. Dobre. Okej, okay. Chcemy coś odnośnie, zastanawiam się, czy w tych punktach, czy gdzieś tam w dolnych, bo tutaj pytałeś o ten, trochę w sumie jest w tych punktach, nie? Nie, to ja myślałem o tym, no. To co ja tutaj napisałem, potem jeszcze nie przegadaliśmy tego Identity Server i Hacktoberfest. No. Ale to jak już mówisz o mnie, to już zatrzymam się na sobie. I to oczywiście myślę w kontekście Itana, nie? No bo teraz... A, to nie wiedziałem. Co z takimi rzeczami właśnie, tak? Kiedy coś sobie tworzysz, podajesz wszystko na tacy, cała aplikacja jest gotowa do wzięcia, na której możesz zarabiać, nie? Tak jak Itan, powiedzmy, że możesz na nim zarabiać. No.
No i mówisz, OK, moja aplikacja działa i to możecie sobie kupować tam profile i płacić jakieś tam dolary za korzystanie. A przy okazji tutaj macie open source. W zasadzie tutaj macie skrypty, robicie tam tylko run i macie wszystko to samo na swoim serwerze, tylko zmienicie sobie nazwę i zmienicie te. No i robicie ten tak samo hajs z tego, nie? No i teraz trochę tu powiedziałeś OS i FOSS. I ja wiem, że oczywiście kradzież pomysłów i tak dalej, że każdy może sobie to wziąć, tak? I nie ma się co zamykać z pomysłami, bo od pomysłu do miliona to jest daleka droga. No ale jednak, powiedzmy, że wiesz, masz powiedzmy Facebooka, tak? I Facebook jest nagle pojawia, robi się open source'em i mówi, chcesz mieć Facebooka u siebie? Uruchom ten skrypt, podaj tylko domenę i host i masz swojego Facebooka, nie? No ale to zakładam, że i tak nawet w takim rozwiązaniu oni udostępniają tylko tak jakby No skrypty, szkielet, nie? tak, że tak jakby wiesz, ta cała identyfikacja wizualna, rozpoznawanie marki, tego Oczywiście. nie dostajesz. I Oczywiście, że wydaje mi tak. się, że tu jest różnica, I tak? klientów też nie dostaniesz od No razu, tak? dokładnie. Ale chodzi mi, To. tak, ale z drugiej strony, wiesz, całą tą myśl, wszystkie rozwiązania, wszystkie cache, synchronizacje, cały ten taki gówno, który powstaje, za które na oferi płacą 500 zł za klona Facebooka, No tak? właśnie, no Masz, właśnie tak? miałem to wspomnieć. Ja wiem. Tylko, wiesz, o ile powiedzmy Facebook ma ileś tam miliardów użytkowników, o tyle i ten ma póki co jednego, tak? I teraz postawienie go, wiadomo, z trochę z No, przymrużeniem oka. mógł. No schodzi mi, że jak masz aplikacje, które są powiedzmy niszowe, tak? I myślisz sobie, kurczę, wezmę sobie to, przechwycę i sprzedam jako swoje. To w przypadku, kiedy właśnie nie masz już tej rzeszy użytkowników, tak? Swoich minionków, którzy po prostu płacą ci za to, za usługę też, tak? Za experience. To czy jest takie ryzyko, że ktoś po prostu weźmie i zrobi to, jak wystartuje obok, nie? Zabierze ci chwałę i hajs. Czujesz mój Ryzyko, problem? chyba tak, ryzyko zawsze pewnie jest, natomiast wydaje mi się, że w momencie, tak ten przykład Facebooka, który mówisz, jakby udostępnił Facebooka, to wydaje mi się, że oni by już mieli coś innego w No mają planach, kotwicę, tak? nie? Takiego, tak, no. Tak, że dlatego udostępniają. Ja tutaj porównywałbym ten przypadek, wiesz, z id Software, tak? Udostępniają już stare silniki po to, żeby powiedzmy gra żyła. Natomiast oni już mają coś następnego, tak? To nie jest tak, że udostępniają latest and greatest, tylko jakąś tam starszą technologię. Ludzie, okej, mogą to wykorzystać, mogą zrobić świetne rzeczy, to nadal żyje, więc teoretycznie też dla nich to jest na plus, tak? Bo ludzie mówią, o, patrzcie, udostępnili Facebooka, a ja sobie zrobiłem i zrobiłem na przykład, nie wiem, Facebooka, nie wiem, pomarańczowego. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, tak? Na Halloween na przykład. Tak samo z tymi dumami, tak? Zobaczcie, jak ile jest, znaczy może nie wiesz, bo się nie interesujesz, ale ludzie, wiesz, uruchamiają duma na czymkolwiek się da, No tak? wiem, Ostatnio na gdzieś tam ziemniakach widziałem na tam. ziemniakach, tak? I Tak, zobacz, tak. jakie to daje, wiesz, okej, może nie daje jakoś bezpośrednio pieniędzy firmie, tam id Software, czy tam Bethesda, ktokolwiek teraz ma te prawa, natomiast no, tak jakby to żyje, tak? Więc można sobie, tak jakby też jakiś benefit z tego jest, mimo że gra jest, wiesz, Jest szum 10, w nie wiem, internecie, tak? tam szóstego, dwójka, tak, jest szum i to jakieś daje, a to, że oni udostępniają, no nie udostępniają asetów, tak? Więc to jest tylko tak, Tak, że tak, masz sam tak. kod źródłowy, a resztę musisz już samemu, tak? Więc tutaj też tak samo widziałbym z Facebookiem. Oni udostępniają te wszystkie rozwiązania architektoniczne, jak te cache inne, ale cały tak jakby core, wiesz, Wiem Facebook co. jakby wyglądał, nie wiem, może gorzej, na przykład ten nowy Facebook jest tragiczny. Ja już A nie dla mam mnie kiedy. akurat jest lepszy, No to widzisz, już no prostszy, no. okej. Okay. Ja powiem ci, wiesz, jaki miałem problem? Chciałem wejść na, znaczy, wszedłem na ostrą piłę profil, No. chciałem zapostować O, coś tam też, informacje no. i nie mogłem tego zrobić. Nie mogłem znaleźć okienka głupiego do postowania wiadomości, bo musiałem przeskrolować ekran ze 3 czy 4 A, razy tak. i ono tam było. I dla mnie to jest totalnie nieintuicyjne i totalnie przeciwne temu, czym Facebook był. Facebook miał kiedyś bardzo proste, miałeś na samej górze okienko, wrzucałeś wiadomość, okej. Okay. Wiadomość poszła. Teraz jest jakieś, nie wiem, multum milion innych rzeczy, tylko Tak. nie to, co miałoby być, czyli to, że postuje wiadomości. Więc dla mnie jest nieintuicyjny. Dlatego na przykład, jakby udostępnili Facebooka, ja bym bardzo chętnie wziął ten kod i przerobił, żeby Na był Windowsa, lepszy. żeby był taki szary, tylko z krzyżykiem, albo taki w ogóle tylko No. wchodzisz, tam jest tylko tekst, tufle tekst i wyślij. No, coś w ten deseń. Natomiast no, wracając do głównego tematu, Tak. ja tu widzę plus w udostępnianiu. I oczywiście
ryzyko jest, więc musisz też te ryzyka jakoś policzyć i pewnie mieć już coś następnego, tak, żeby dopiero, żeby móc wypuszczać. Tam dwa, mówisz? Tak. No. Okej. Okay. No jasne, jasne. Albo właśnie mieć tą przewagę jak Facebook, tak? Że już masz ten content, tą zawartość i nawet no tak, zrobić 16 innych klonów. Tak. No. Tak jest na Wykopie też, nie? Tam też co jakiś czas pojawiają się klony i alternatywy, lepsze podejście do Wykopa, a jednak Wykop się trzyma, bo ma tą bazę generatorów tego mięsa, tak? I możesz sobie pójść na jakiś tam to stream chyba był czy coś. Idziemy gdzieś tam, a tam nikt nie wrzucał tego mięsa, po które się wchodzi na Wykop czy na Reddit, tak? Więc co z tego, że jest inny system, który jest lepszy, jak masz tylko 5 użytkowników? Tak jest. No niestety, bo Wykop to jest fenomen polskiego internetu. Tak jest. Natomiast jak ja czytałem ten temat, bo to zakładam, że do tego, że czerpie zyski, nie? A pomimo tego jest open source, to troszkę inaczej widziałem ten temat, nie? No bo tak jak wrzuciłem te linki, to jest wciąż dużo firm takich, że udostępnia obecny kod, natomiast też jest jako produkt. Najnowszy, a też jest jako produkt płatny. I tutaj jest to, że to, co ty kupujesz, to właśnie nie sam produkt, tylko że nie musisz się martwić, tak? Się martwić serwerem, na którym to stoi, nie musisz się martwić aktualizacjami, nie musisz się martwić, nie wiem, bugfixami, jeżeli jest jakieś poprawki krytyczne. Masz to wszystko z głowy, tak? Ty tylko dostajesz platformę, którą używasz, bo nie chcesz się tym zajmować, tak? Nie wiem, czy to jest kolejek, ten Mastranzi czy inny, no, któryś tam Q, tak też właśnie nie ma. Że możesz sobie kupić i wziąć, znaczy wziąć i korzystać, albo możesz wziąć z supportem, jakby coś się wywaliło, to tam płacisz jakiś hajs, nie? I też... Nie wiem, może. Natomiast no, to jest, wydaje mi się, popularny model, jeżeli biblioteka kiedyś od zarania dziejów, czy tam biblioteka, czy narzędzie było open source, a chcesz zarabiać teraz. To mówię, wydaje mi się, że jakby po prostu przeszli na płatny model, no to byłoby duże poruszenie i jeżeli by tak jakby były alternatywy, to sporo osób zakładałbym przeszłoby na alternatywy. Natomiast taki model, jak ty wprowadzasz wersję płatną taką, że kupujesz support, to jest trochę, powiedzmy, mniej bolesny, no bo tak, ludzie mogą powiedzieć, dobra, ja nie potrzebuję supportu i okej, rozumiem, że chcecie to sprzedać jako support, a duże firmy z drugiej strony powiedzą, okej, to jest dla nas lepiej, bo my się nie musimy kołować z jakimiś problemami, tak, tylko tak, płacimy i rozwiązujcie. Jasne, okej, no, spoko. Dobro, czyli też ten twój punkt, przegadaliśmy, ten o dual licensing. No tak, to jest właśnie i też po części ten identity server, tak, który właśnie był open source'owy i przeszedł teraz na taki model podwójny, tak, że znaczy chyba ten dual licensing to jest troszeczkę też inny, bo tutaj jest tak, że oni dają licencję open source dla jakichś tam małych firm, czy małych firm lub dla projektów open source, a wszyscy inni muszą płacić, więc to jest też trochę inne niż płatny support. Natomiast no ogólnie widać, może trend to za dużo powiedziane, ale widać, że no, projekty tyle, open source... Tak mam, nie? No, możesz znaczy, no mieć im do 5 tak. osób za darmo, no. Tak, a później musisz już bulić. No tak, no bo to też jest takie, powiedzmy, też sposób na pokazanie się z dobrej strony, że wspieramy. Nawyki. No. No, więc ten identity server tak właśnie się zrobił teraz i też było ponownie duże poruszenie i wielkie larum, że firmy używają i co teraz zrobią? No. Będą musiały płacić. Wyjmą pieniążki i dadzą pieniążki na stół. Nie dać ze słowa pieniążki. Ja też. W ogóle nie lubię zdrobni. A kotek, piesek? Okej. Okay. Ale kociątko? Jak jest takie malutkie, słodziutkie, puszaste jak mój mikrofon, to może być. Okej. No, znaczy odnośnie tego jeszcze identity serwera, czy w ogóle właśnie przechodzenia na jakieś płatne, to często jest tak, że ludzie, czy nawet mniejsze rzeczy, kończenie wspierania jakiejś wersji. Na przykład było też dużo sytuacji, że koniec wsparcia dla .NET Frameworka 4, nie? I też było, że ja, ale mój projekt jest .NET 4, nie mogę stracić supportu tej aplikacji, a wiesz, jak dochodziło do tego, że dobra, no a
powiedzmy, ile zapłaciłeś w przeciągu roku na jakiekolwiek projekty open source, czy twoja firma, albo ile twoja firma ma zysku, no to wiesz, wychodziło, że firma super mega korporacja, powiedzmy, krytycznym jest biblioteka na GitHubie, tak? Którą jedna osoba wspiera, tak? I to też jest takie, wiesz, ryzyko może, o którym nie wszyscy myślą i też na pewno go nie powiedzieliśmy, tak? Nawet jak masz projekt, który jest darmowy, który ma zostać darmowy, bo nikt nie chce w sensie brać za niego kasy, to może być tak, że jednak w pewnym momencie ta osoba stwierdzi, że okej, ja go nie maintainuję już. Archiwizuję, czy nawet w ogóle nie archiwizuję, tylko po prostu nic już w nim nie robię. I też co wtedy, tak? Firma zostaje z taką paczką i może co? Może go przejąć wtedy, tak? Może zacząć maintainować. No. Tak. Powiedzmy, w open source tu jest o tyle, powiedzmy, prosto, że, znaczy prosto, to też może nie prosto, ale robisz forka już. I używasz twojej wersji i ją maintainujesz i może kiedyś ona faktycznie stanie się tą główną, tak? Jeżeli tamta nie będzie maintainowana już. Tak też może być. Tylko trzeba patrzeć właśnie też jak to jak na wygląda. Na gwiazdki trzeba patrzeć. No trochę na gwiazdki, a trochę też właśnie czy żyje, czy nie żyje, nie? I w jakim stanie jest. Mm-hmm. Bo jak znajdziesz coś, to rozwiązuje jeden problem, to okej, ale jak chcesz do niego zrobić dużo zależności, które są powiedzmy niestabilne, a okazuje się, że nikt już tego nie utrzymuje, no to sorry, zostajesz z niestabilnością w rączce. Tak jest, tak jest. I to też zależy, jaki projekt, wiesz, jeżeli masz jakiś wewnętrzny projekt, to może to nie jest aż tak. No właśnie, a jeżeli masz coś takiego, co jest mega krytyczne. No to nie, no to sorry, bo sorry. To nie fajnie. Tak jest. No dobra, to pogadaliśmy o tym. Chcesz coś o tym Hack Oktoberfeście powiedzieć? No mógłbym trochę powiedzieć, bo ogólnie idea, tak, Hack Oktoberfest. Piękna idea, żeby zachęcić właśnie do kontrybuowania ludzi, powiedzmy, którzy na co dzień nie są aktywni. Aktywni, czyli na przykład mnie, bo co by nie ukrywać, ja nie jestem aktywnym kontrybutorem. Dzięki. Prościej. Natomiast no, w tym roku przerodziła się niestety, nie wiem, czy to przez pandemię, czy nie, ale przerodziła się w no, dużą ponownie akcję. Tak, chyba zaczęło się od posta. Znaczy w sumie wszystko zaczęło się od tego, że ktoś nagrał filmik, jakiś gość, który ma tam dużo subów, jak szybko zrobić te 5 pull requestów. Co? No i jak zrobić koszulkę. Zrobić, tak, koszulkę. No i zaczęło się, że ludzie, no, znaczy, wiesz, myślę, że to, ta akcja była, tak jakby to się działo też w poprzednich latach, natomiast w tym stało się to jakoś mega możliwe, że ludzie zaczęli, wiesz, wysyłać pull requesty, nie wiem, poprawiać literówkę jedną i okej, powiedzmy, to jest, może jest faktyczna poprawa, no ale jedna literówka, no to już można by, nie wiem, trochę więcej, tak, może te literówki są w wielu, więcej miejscach, tak, natomiast czasami, wiesz, takie poprawki są, że komuś się wydaje, nie, że to jest prawidłowo, albo, nie wiem, dopisanie, jak masz readme i masz super, znaczy masz projekt, to dopisują kreska awesome project, no, come on. Tak, widziałem. No, więc to, że i na tyle było to poważne, no, że zaszły zmiany, tak? Kiedyś było tak, że można było do dowolnego projektu kontrybuować. Teraz wydaje mi się, że na chwilę obecną trzeba, projekt musi mieć taga, tak? Hacktoberfest, żeby był zaliczony do koszulki, czy tam drzewka. No więc trochę się zmieniło i ponownie, idea mimo że w teorii, powiedzmy, fajna i pewnie słuszna, no to jak ludzie zaczęli to czyli nadużywać. Taki trochę Piłsudski. Że co w sensie? No, że naród piękny, tylko ludzie chuje. Tam jest chyba inne słowo, ale okej. Nie, na demontach wzorach zawsze jestem. A! Okej. Anyway, no, więc tak Hacktoberfest w tym roku wygląda inaczej i no może lepiej będzie, może będzie gorzej. Nie wiem, no, czasami wiesz, okej, to jest takie, ten poprzedni sposób mógł faktycznie dać ci jakoś tam prostego PR-a, na przykład ci brakowało, nie? Zrobiłeś na przykład 4 super duże, fajne i tego jednego już nie możesz ci ścisnąć. No to okej, była jakaś taka furtka, no teraz tej furtki nie ma, bo wiesz, ludzie też zaczęli robić takie projekty, nie?
że wiesz, projekt for Hacktoberfest, I accept pull request if you give me a star. O, nie wiedziałem, też spoko. No tak. No wiesz, no ale po co ci taki projekt, wiesz, okej, masz 2000 gwiazdek, ale projekt jest śmietnikiem, no sorry, to co, ani się nie pochwalisz przed nikim, śmietnikiem się będziesz chwalił, no. Ciekawe, no. Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje w głowach tych ludzi. Może po prostu bardziej im zależy na koszulce niż na, wiesz. No na czymś, znaczy nie? Może, no wiesz, ja nie twierdzę, że ja to robiłem, że nie chciałem dostać koszulki. Na przykład w tamtym roku robiłem, bo wiesz, koszulka fajny gadżet. Nie to, że nie mam w czym chodzić, no ale fajnie mieć, tak? Pokazać, że koszulkę się dostało, że się uczestniczyło w akcji, że jest częścią, wiesz, tej społeczności. Żeby inne giki ci zazdrościły, nie? Na przykład, no. Albo, że wiesz, że jak ktoś będzie w tej samej koszulce, to może zrobić tak jak Spider-Man, tak, nie? Tak. To prawda. Natomiast no, to, co ludzie robią, to ja też jestem, powiedzmy, zażenowany, ale mogę być zażenowany, jak to się dzieje w tym świecie dzisiaj. Ale ja zwalam na COVID-a, to wszystko. COVID gorszy wyciąga z ludzi. Okej. Okay. Dobra. No to co? To tu później masz jakiś taki komentarz o jakichś narzędziiach, że ten Bitwarden... No wymieniłem, tak, bo mówię, wydawało mi się, że o to tobie chodziło w tym pytaniu, że czy jest coś, co z jednej strony jest płatnym, a jednocześnie można sobie to wziąć i użyć i takie na szybko, chociażby ten Ghost, który wydaje mi się jest dość mocną, popularną platformą blogową, normalnie można to sobie wziąć, ściągnąć, nawet jest, wiesz, to jest nie tyle, że masz tu źródła i sobie zrób, masz, wiesz, pełne instrukcje, jak to zrobić, więc to jest naprawdę bardzo, bym powiedział, user-friendly. Nawet jakieś tam dockery są, więc wystarczy, wiesz, że sam docker, coś tam, bla, bla, bla. Tak, tylko zobacz, że teraz to jest platforma blogowa i teraz na tej platformie możesz, czy możesz z niej zarabiać? W sensie, rozumiem, że Ghost tam są deweloperzy i oni sobie z tego żyją. Teraz czy ja, jak Jarek, mogę sobie zrobić Ghost Jarek i powiedzieć, okej, hostujcie to u mnie. Nie wiem. To nie jest tylko produkt jako taki, nie? Jeżeli mają host do produktów i sobie te produkty hostujesz i ty bierzesz ten produkt, nie platformę całą, tylko bierzesz produkt i mówisz, okej, ja tam mam dla siebie, nie chcę wam płacić, ja się tym zajmę, tak? Mhm. Zakładam, że to jest ta wersja. Natomiast nie wiem, nie wczytywałem się, czy ja sobie mogę wziąć tego Ghosta, zmienić go i sprzedawać. Zależy, jaka faktycznie jest tam licencja na same te źródła. Natomiast mówię, no wydaje mi się, że tak jakby inaczej zrozumiałem twoje pytanie, jak wymieniałem te produkty. Spoko. No więc tak po prostu... Czyli moja wina, ja źle powiedziałem. No albo ja źle. Nie, to nadawca jest odpowiedzialny. No dobrze, no to twoja wina. No chciałem być miły, ale okej, jak chcesz. Spoko. Żeby była twoja wina, to nie będzie. Jest git, panie Pawle. To co, robimy Pawła Dulaka teraz? Obgadujemy go? A weź ten Paweł to w ogóle... Dawno go nie było chyba, nie? No właśnie. Pojawia się i znika w ogóle. Weź. Nie można na niego liczyć w ogóle. Dobra, to co? Mogę przeczytać, co tu Paweł napisał. Wydaje mi się, że on w tym samym kontekście jak ja, ale okej. Na tej zasadzie działa też Sentry, Error Tracking Software. Można płacić u nich za gotowy produkt, abonament, albo postawić na swoim serwerze zestaw dockerów, który zrobi dokładnie to samo on-premise. Znaczna część rozwiązań Artificial Intelligence oraz Machine Learning obecnie pracuje na OSS. Nie wyobrażam sobie tej dziedziny bez otwarto-źródłowych bibliotek, których używamy. Owszem, wtedy pewnie pojawiłyby się płatne odcinki, ale rozwój AI ML jest obecnie tak szybki i efektywny głównie dzięki temu, że badacze, programiści i analitycy współpracują w tworzeniu coraz lepszych rozwiązań. Zarabia się na ich umiejętnym wykorzystaniu, a nie na sprzedaży narzędzia jako takiego. O, wydaje mi się, że to jest to ostatnie zdanie, co Paweł powiedział. Trochę nie wiem. A do mnie to rezonuje znaczy, samo właśnie ja jak z tymi... Ja się z tym zgodzę, ale moim kontrargumentem jest to na przykład, że wszystkie banki mają swoje algorytmy, które są na pewno zamknięte. Wątpię, że banki się dzieliły swoimi algorytmami i one, wiesz, biorą jakieś biblioteki i liczą tam sobie, w co warto inwestować i raczej takim algorytmem się nie dzielą. No, okej. I teraz
ten rozwój spoko jest otwarty, natomiast nie wiem, czy to są takie publiczne instytucje, nie? Że wiesz, że Credit Suisse, czy tam powiedzmy IBM mówi... Poczekaj, a czemu Credit Suisse jest publiczną instytucją? No właśnie nie, chodzi mi o to, że raczej masz publiczne instytucje w postaci jakiegoś tam, nie wiem, MIT, czy czegoś na jakiejś tej uczelni. One sobie tam robią development, ten swój, rozszukają tych nowych podejść i mówią, bierzcie i dzielcie się tam i uczycie się z tego wszyscy, tak? I to jest ten OpenL i oni mają, że państwo ich finansuje, tak? Żeby to nie firmy ich sponsorują za rozwój, ale sponsorują ich po to, żeby wziąć tą naukę, niż konkretne firmy, jak właśnie IBM, Intel, nie wiem, ktokolwiek inny, on się tam swoją nauką nie dzieli. Tutaj wyjątkiem jest chyba tylko Tesla, tak, który mówi, chcesz, to damy ci patenty, tak? No właśnie miałem powiedzieć ci ten OpenAI, który też jest tam, ten GPT-3, co teraz to stworzyło, ten taką sztuczną inteligencję. Wydaje mi się, że też tutaj się dzielą swoimi rozwiązaniami. Więc wiesz, wydaje mi się, że to jest kwestia podejścia firmy, tak? Że to nie jest tak, że prywatne się nie dzielą, a państwo... Znaczy, może jest tak, że więcej państwowych, okej. Natomiast też pytanie, czy to nie jest tak, że w tych, na przykład na uniwersytetach to oni publikują te prace, bo taki mają, wiesz, wymóg, że muszą coś mieć upublicznionego, żeby tak jakby, nie wiem, na stanowisku się utrzymać, czy coś takiego. Masz chyba tak, że po prostu ktoś ci musi płacić, nie? Jak ktoś za to płaci i w umowie jest tak, że my to sponsorujemy, ale wymogiem jest to, że to upublicznisz. No. Natomiast te OpenAI, Tesla, faktycznie oni, to podejście Muska, tak? Mhm. Jest takie trochę inne, ale też mówię, zakładam, że ideą jest postęp, tak? Jeżeli ty sobie zachowasz te algorytmy, no to tak jakby nie wspierasz tego postępu, no bo ktoś jakby chciał coś na tej bazie zrobić, to musi też odkryć od początku, tak? Mm-hmm. Czyli jakby nie, koła nie... Teraz tutaj śmieszny z patentem jest, że możesz zapatentować oczywistość, no i niestety blokujesz postęp. Mm-hmm. Jest taka trochę odwrotność. Ja nie wiem, ja jestem zwolennikiem otwartości i rzeczywiście sprzedawania pomysłu i obsługi i za to posiadania, wiesz, hajsu. Natomiast opatentowanie dwukliku dla mnie jest trochę głupie. I tak samo tutaj, powiedzmy, te algorytmy czy takie rzeczy, zamykanie tego właśnie blokuje naszą drogę do... świetlanej przyszłości. Tak, właśnie ascendent, czyli takiego... wkroczenia. Tak, świetnie. Wyższego. Właśnie, jak to się mówi? Jest takie słowo, że właśnie porzucamy te wszystkie takie rzeczy i z tym energią. W wszystkich Gwiezdnych Wrotach i Star Trek. Nie wiem, ale w końcu właśnie... Zanieś się energią kinetyczną i tak. Będziesz ponad te materialne drobnostki świata codziennego. Na szczęście ty dokładnie wiesz, słuchaczu, o co mi chodzi. Słuchaczko też. Słuchaczka też wie, o co chodzi. To se tu wklei. Tak. No dobrze, czyli co? Czyli co z tym OSS-em? Tak? A tu jeszcze masz jakiś wpis? No to jest właśnie odnośnie tego złośliwego, to po prostu znalazłem. O którym już mówiliśmy, tylko po prostu znalazłem wpis. To jest jakiś flat map stream, był event stream MPN package. Mm-hmm. Was not why popular, is not actively maintained. No i ktoś po prostu napisał miłego maila i dostał zgodę i wrzucił bugi. No, nie bugi, tylko tam malicious code. Bonus. O, dobrze. No więc to nie musimy omawiać. Dobra. Czyli co? To z tym open source'em? Mamy dwa podejścia. Pierwsze podejście jako z jednej strony ciebie jako utrzymywacza, a z drugiej strony ciebie jako zjadacza, nie? Mhm. I patrz, ja zaczynam podsumowanie, jak rzadko. No widzisz, no to... I z jednej strony utrzymanie takiego czegoś na pewno jest kosztowne i część rzeczy teraz... Ostatnio chyba Oskar Dudycz przyszedł taką właśnie z Martenem. Chyba rzucił pracę, albo chce rzucić pracę na rzecz bycia właśnie maintainerem i tam takim adwokatem chyba tego Martina i z tego robić hajs, na zasadzie bycia utrzymankiem. Tak, właśnie jest utrzymankiem tego projektu, nie? Jest takie słowo znowu też. Jak to się nazywa?
No ale co? Utrzymanek? Masz jakiś coś utrzymanek, no? No utrzymanek. Nie, jest inne słowo. Nieważne. W każdym razie właśnie z open source'u chcesz żyć i okej. To jest raz. I myślę, że ciężko jest pracować normalnie, a z drugiej strony właśnie być takim dobrym duszkiem. I jeszcze mieć życie, tak? No, możesz być na live'em i wtedy jak najbardziej możesz. I znajdziesz czas. I to jest to jedno. W sensie fajnie i podejrzewam, że przez to możesz dostać pracę. To chyba też nie wiem, czy Szymon Kulec nie dostał tak pracy. On też coś właśnie... Znaczy wiem, że na pewno ten Adam Sitnik. Albo on przecież był maintainerem .NET. Tak, profilera, jak on tam się nazywał, wyleciało oczywiście, no i tak jakby on też miał taką fajną prezentację, że przynajmniej zanim dostał tą pracę tam w MS-ie, to miał prezentację, że robi dużo, dużo i tak naprawdę nic z tego nie miał, znaczy w sensie w cudzysłowie, tak, nic z tego nie miał, no a potem jakby już miał. Tak, że od słowa do słowa i to właściwie, bo chcę, okej, no to chodź. No tak właśnie to polegało. I tak, i to są takie właśnie niematerialne benefity, które w losowych momentach mogą się pojawić, nie? To jest ten plus bycia tym, który generuje, a z drugiej strony właśnie to, o czym mówiliśmy, że ryzyko właśnie konsumpcji tych pakietów, które są OSS, są takie, że jeśli nie upewnisz się, co jest w środku, no to możesz dostać tego robaka w tym jabłku, o czym nie wiesz, no albo możesz zostać z czymś, co nie działa w ręce, tak? Bo maintainer właśnie się wypisał, bo już nie ma na to czasu. No i chyba tyle. I właściwie, jeśli ktoś się czy by żąda jakiegokolwiek potwierdzenia, uznania za to, co robi, to myślę, że podziękowanie to jest to minimum, które można zrobić, nie? Jeśli ktoś chce, żebyś w jakiś sposób powiedział, chociażby nawet zwykłe wrzucenie na Twitcie, czy na gdzieś tam jakichś socjalkach, że hej, używam Itana, tak? Czy tam czegoś innego i jest super. Fajny, tak? Jest fajny i dzięki, nie? Okej, okay. Znaczy ja bym powiedział, że my jako deweloperzy, no moglibyśmy więcej, tak? Ponieważ mamy możliwości, nie? Jasne. Więc fajnie, jeżeli masz możliwości i cała idea Hacktoberfestu była, na tym miała polegać, to żeby dołączyć do tego i nawet w małym stopniu kontrybuować, chociażby te drobne rzeczy, okej, okay. Literówki też są ważne, żeby poprawiać. Może nie poprawiajmy jednej literówki, tylko więcej na raz. Natomiast nawet w ten sposób możemy pomóc, czy chociażby nawet pisząc dokumentację do projektów, których nie ma, tak? Możemy pomóc. I powiedzmy też, ja sam chciałbym więcej tego robić, bo wiem, że mógłbym, tak? To nie jest tylko tak, nie że... mów ale teraz. Nie, zafiksuj się, żebyś nie powiedział ale. Ale nie mogę, ale nie dam rady, ale nie chcę. Nie ja rozumiem tego. Dlaczego, szukam innego słowa zamiast tego, który... I postaram się więcej to robić. Postaram się, nie? I zrobię dobrze. Więcej. I zrobię więcej. Dobrze, there is no try. Tak. Właśnie. Dobrze, i zrobię więcej. Natomiast no, z tymi zagrożeniami, powiedzmy jako konsument, no to chyba się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że trzeba trochę zrobić takie due diligence, tak? Sprawdzenie, co my tam bierzemy, nie brać na ślepo, tak? Po prostu czytając opis, tak? Że ta biblioteka robi to, co chce, żeby zrobiła, bo może robić też więcej, niekoniecznie dobrych rzeczy. No to podobnie jak kontrol z staka, nie? Też no zawsze tak. To też są triki. Teraz chyba nawet jest takie gdzieś zabezpieczenie w bankach, że nie możesz skopiować numery konta, bo gdzieś takie też były robaki do przeglądarki, że ci schowek znaczy, podwójny, nie? No były, tak? Znaczy w zasadzie były. Są. Nie wiem, w banku taka, da się skopiować. Tak, tylko taka moja myśl jest taka, że właśnie takie ślepe zaufanie czemuś, tak? Bez sprawdzenia właśnie powoduje, że może się głupio naciąć. I to właśnie problem, właśnie I właśnie, ten przypadek banków, tak? Że kopiowałeś numer konta z maila, wklejałeś do banku, nie patrzyłeś to samo, a on się w locie zmienił. A, o to ci chodziło, okej. Okej, okej.
tutaj właśnie nie upewniając się, możesz dostać tego robaczka, tak? Możesz dostać robaczka. Natomiast samo OSS, jak masz czas i chęci, fajnie. I korzystanie też jest przyjemne najczęściej. Mm-hmm. 99%. 99,999 pewnie będzie wszystko ok. A ten 0,001, jak przyjdzie, to zaboli. Mocno. No dobrze. Czy chcemy coś więcej powiedzieć? Chyba nie. Chyba nie. No dobrze, no na tam się zmieściliśmy się w czasie, panie Pawle. Mhm. Czyli co, zawijamy manatki do pracy. Do pracy. Dobrze, w takim razie był to 60, najprawdopodobniej 64 odcinek podcastu Ostrapiła. Ten, w którym rozmawialiśmy o open source software i okolicach. I w związku z tym, że my skończyliśmy, no to się żegnamy. A za mikrofonem żegnają się Paweł Łukasik i Jarek Stadnicki.